Modernizacja parku na osiedlu Klonowe dobiega końca. Termin realizacji drugiego etapu inwestycji mija 30 września. Władze Sieradza mają nadzieję, że nowe oblicze tego miejsca przypadnie do gustu mieszkańcom. Dużo się działo i wszyscy pewnie to widzieli. Remontowane alejki, infrastruktura wypoczynkowa, ta, która ma służyć mieszkańcom, a drugi etap to uzupełnienie tego, co już się wydarzyło w tamtej przestrzeni, o dodatkowe elementy roślinności i krzewów, drzew i również dosianie trawy. Liczę na to, że mieszkańcy naszego miasta dostrzegą urok tego miejsca. Już wiele się tam dzieje, już wiele osób wypoczywa, nie tylko starszych, ale również i młodszych korzysta z tej przestrzeni. Sygnały, które do nas docierają, pokazują słuszność decyzji, którą podjęliśmy prawie 2 lata temu, i ten teren, który został dostosowany do potrzeb mieszkańców, mam nadzieję, że już od 30 września w pełni będzie służył mieszkańcom i sprawiał im wiele radości. Prezydent zaapelował również do Sieradzan o ostrożne obchodzenie się z posadzoną w parku roślinnością. Proszę o to, abyśmy dali szansę tym wszystkim roślinom, które tam są zasadzone, abyśmy dali szansę im się zakorzenić, utrwalić swoją obecność w tej przestrzeni. Tutaj mój apel jest szczególnie dedykowany do tych, którzy korzystają z tych przestrzeni ze swoimi milusińskimi. Tutaj mówię o psach, szczególnie tych większych psach, bo spotykamy się z sytuacją taką, że czasami zwierzaki w emocjach, bawiąc się w tym pięknym otoczeniu, czasami wpadają w krzewy, te małe, które jeszcze nie ukończyły, korzeniły się, które nie nabrały jeszcze tej mocy i siły życia, aby szczególnie zwracać uwagę na to, aby nie niszczyć tego, co już tam powstało, bo to ma służyć nam przez wiele, wiele lat, i dajmy roślinom szansę na to, aby mogły tam również zakorzenić się. Ewentualne uszkodzenia parku można zgłaszać m.in. przez alertownik na stronie Urzędu Miasta. Sieradz.eu strona to jest kopalnia wiedzy, ale również miejsce, w którym możemy się komunikować z Urzędem Miasta, i mówię tutaj o alertowniku, mówię o telefonach, które można wykonać do pracowników urzędu, czy przesłać maila po prostu o takie informacje, a w przypadkach, kiedy widzimy, że są to akty szczególnego wandalizmu, to gorąco proszę, aby korzystać z telefonu do Straży Miejskiej. Zapewniam, że strażnicy z pewnością podejmą szybką reakcję. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 900 000 zł. Projekt wsparło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sferze wypoczynku i rekreacji mieszkańców każdy pieniądz warto zainwestować, aby mieszkańcy mieli tą przestrzeń do tego, aby odetchnąć po ciężkich trudach pracy, a tym, którzy nie muszą pracować, już mówię tutaj o emerytach, osobach starszych czy dzieciach, aby nie tylko w bloku, nie tylko przed telewizorem, ale również, żeby wyszli na zewnątrz i korzystali z uroków przestrzeni parkowej.